Czy zastanawialiście się kiedyś, jak kuchnia portugalska ewoluowała do swojej obecnej świetności? Tożsamość gastronomiczna Portugalii została w dużej mierze ukształtowana w epoce odkryć, okresie intensywnych eksploracji i ekspansji kolonialnej. Ta era przyniosła bogactwo nowych przypraw i składników z odległych kolonii, na zawsze zmieniając smak portugalskiej kuchni. Wyobraź sobie, że gdy ktoś po raz pierwszy dodał szczyptę czarnego pieprzu lub odrobinę cynamonu do tradycyjnego gulaszu, nastąpiła eksplozja smaku. To połączenie tego, co znane i egzotyczne, sprawia, że kuchnia portugalska jest tak intrygująca. Wśród wielu dań, które powstały w wyniku tej fuzji kultur, wyróżniają się dwa. Bacalhau e Brás, obfite danie z dorsza, i Caldo Verde, przepyszna zupa z jarmużu. Te kultowe dania, zrodzone z konieczności i pomysłowości, przetrwały próbę czasu i nadal są ukochanymi elementami tradycji. Zagłębmy się teraz w pochodzenie tych przepysznych dań. Co sprawia, że bacalhau e Brás jest nieodzowną częścią kuchni portugalskiej? Cóż, zanurzmy się w fascynującą historię tego ukochanego dania. Pochodząca z tętniącego życiem regionu Bairro Alto w Lizbonie, bacalhau e Brás ma swoje korzenie w skromnych tawernach, w których została wytworzona po raz pierwszy. Nazwa bacalhau e Brás jest hołdem dla jej twórcy, właściciela tawerny o imieniu Brás, którego kulinarny wynalazek wkrótce stał się tu podstawą. Sercem bacalhau e Brás jest dorsz i danie to rzeczywiście jest znaczącą częścią portugalskiej kultury. Dorsz, czyli po portugalsku bacalhau, to w Portugalii nie tylko ryba, to narodowa obsesja. Od wieków portugalscy rybacy zapuszczali się na lodowate wody północnego Atlantyku, stawiając czoła żywiołom, by złowić tę cenną rybę, która następnie jest solona i suszona, a metoda konserwacji nadaje jej niepowtarzalny smak, dzięki czemu jest gwiazdą wielu portugalskich potraw. Przygotowanie bacalhau e Brás to praca, która zaczyna się od namoczenia solonego dorsza na noc, aby usunąć nadmiar soli. Następnie dorsz jest cięty na cienkie paski i gotowy do przekształcenia w coś naprawdę wyjątkowego. Magia bacalhau e Brás tkwi w unikalnej kombinacji składników. Rozdrobniony dorsz smaży się z cebulą, co nadaje rybie słodyczy, która równoważny, słony smak. Następnie dodaje się cienko posiekane smażone ziemniaki, które nadają pysznej chrupkości, kontrastującej z miękką, łuszczącą się konsystencją dorsza. A następnie danie łączy się z jajecznicą, tworząc piękną, złocistą mieszankę. Jajka lekko ugotowane pokrywają każdy składnik, łącząc smaki i tekstury w spójne, apetyczne danie, do którego dodawana jest odrobina czarnych oliwek, co dodaje koloru i pikantnego smaku, a odrobina świeżej pietruszki dodaje odrobiny świeżości. Bacalhau e Brás to danie, które naprawdę reprezentuje kulinarną duszę Portugalii. To proste danie, które powstało w tawernie, podróżowało w czasie i historii, aby stać się symbolem kuchni portugalskiej, kochanej i delektowanej przez wszystkich. Słyszałeś kiedyś o zupie, która może zjednoczyć cały naród? Poznaj Caldo Verde. Caldo Verde, czyli zielony rosół, to orzeźwiająca zupa, która na przestrzeni wieków stała się kulinarnym symbolem Portugalii. To danie doskonale uosabia prostotę i pomysłowość kuchni portugalskiej. Składniki są skromne. Ziemniaki, posiekana kapusta włoska i chorizo. Jednak po połączeniu tworzą pyszną zupę, która ceni się w każdym zakątku Portugalii. Od tętniącym życiem miast po spokojną wieś. Początki Caldo Verde sięgają wiejskich regionów północnej Portugalii. Tutaj, w głębi kraju, rolnicy i chłopi musieli zadowolić się tym, co mieli. Uprawiali ziemniaki i kapustę oraz robili własne chorizo. Płyt składniki, które było pod dostatkiem i dlatego się stały podstawą ich kulinarnej kultury. Przygotowanie Caldo Verde jest proste i odzwierciedla praktyczność tych, którzy jako pierwsi je ugotowali. Ziemniaki gotuje się i rozgniata, aby uzyskać kremową bazę. Kapustę kroi w cienkie, prawie nitkowate paski i dodaje do bazy ziemniaczanej. Następnie zupę dekorujemy plasterkami chorizo. Dodanie dymnego smaku pięknie kontrastuje z łagodnością ziemniaków i warzyw. Z biegiem czasów Caldo Verde przekroczyło swoje skromne korzenie i stało się podstawą każdego portugalskiego posiłku. Podaje się je podczas rodzinnych obiadów, uroczystości, a nawet wieczornych spotkań. To zupa, która jednoczy rodziny i przyjaciół we wspólnym docenianiu prostych, ale satysfakcjonujących smaków swojej ojczyzny. Caldo Verde to coś więcej niż tylko zupa.
Jest to świadectwo odporności i zaradności Portugalczyków, ucieleśnienie ich zdolności do stworzenia czegoś naprawdę wspaniałego z najprostszych składników. To danie opowiada historię, historię miłości narodu do jedzenia i jego głęboko zakorzenionego szacunku dla ziemi, która go utrzymuje. Miska Caldo Verde to pocieszające przypomnienie domu dla każdego Portugalczyka, bez względu na to, gdzie się znajduje. Czym jest posiłek bez słodkiego zakończenia? Pastel de nata. To ukochana tarta jajeczna w Portugalii. W sercu Lizbony, w starożytnych kamiennych ścianach klasztorów, pieczono słodką tajemnicę. Pastel de nata, skromna tarta z bogatym kremowym nadzieniem, zamknięta w chrupiącym, kruchym cieście, narodziła się z twórczych rąk mnichów. W czasach, gdy do krochmalenia ubrań używano białek jaj, pozostałe żółtka stały się idealnym składnikiem do słodkiej rozkoszy. Zanurzmy się teraz w magię, która tworzy ten kultowy deser. Przepis, choć prosty w składniki, wymaga wprawy, aby go udoskonalić. Zaczyna się od ciasta, delikatnego tańca ciasta i masła złożonych razem, aby stworzyć kruchą, chrupiącą skorupkę, która jest znakiem rozpoznawczym prawdziwego pastel de nata. Nadzienie to złoty krem. To kremowa mikstura z żółtek, cukru i śmietanki. Jest delikatnie gotowane, aż osiągnie idealną konsystencję, równowagę między zbyt rzadką a zbyt twardą. Po nałożeniu kremu na skorupki ciasta tarty pietrze się, aż osiągną piękny złoto-brązowy kolor, a krem z wierzchu będzie lekko karmelizowany. Pastel de nata to nie tylko deser, to symbol kultury portugalskiej. Słodka pamiątka po domu dla tych, którzy są daleko. Można go spożywać na śniadanie z filiżanką mocnej kawy, jako poczęstunek w południe lub jako idealne zakończenie posiłku. I nie tylko w Portugalii te słodkie tarty podbiły serca. Od Londynu po Szanghaj podróżowała pastel de nata, zostawiając ślad i zachwycając kubki smakowe na całym świecie. To uniwersalny urok. Urok tkwi w prostocie, co potwierdza powiedzenie, że najlepsze rzeczy w życiu są często najprostsze. Zatem następnym razem, gdy znajdziesz się w portugalskiej piekarni, nie zapomnij spróbować pastel de nata. Pozwól, aby kremowy krem i kruche ciasto przeniosły cię w skąpaną w słońcu ulicę Lizbony. Niezależnie od tego, czy jest to pikantny bacalhau hebras, czy obfite caldo verde, czy słodkie pastel de nata, kuchnia portugalska sprawia, że czujesz się jak w domu. Wyruszyliśmy w kulinarną podróż, która poprowadziła nas przez serce Lizbony, serce kuchni portugalskiej. Zaczęliśmy od intrygującej historii tego różnorodnego krajobrazu kulinarnego i świadectwa bogatego dziedzictwa kulturowego Portugalii. Następnie zgłębiliśmy się w opowieść o bacalhau hebras, daniu symbolizującym zaradność i kreatywność Portugalczyków. Pyszne połączenie smaków, które opowiada historię morza. Odwiedziliśmy także skromne początki caldo verde, typowej portugalskiej zupy, prostego, ale pożywnego dania, które wiele mówi o rolniczych korzeniach kraju. I kto może zapomnieć o słodkim zakończeniu z pastel de nata? Tarty z kremem. To coś więcej niż tylko deser. To kawałek portugalskiej historii, zawinięty w kruche ciasto. Następnym razem, gdy będziesz w Portugalii, pamiętaj, że nie tylko smakujesz jedzenie, ale także historię. Do naszej kolejnej kulinarnej przygody. Bon appetit!